Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdy pytasz mnie, czym jest ojczyzna, odpowiem. Czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie? Czyś widział wagę, komnaty, krużganki? Miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci siły. Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej czerpiesz dzisiaj wiarę w kraj dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka. Przeszłość wielka zniosła, to ojczyzna twa. Przeszłość wielka zniosła, to ojczyzna twa. Bracia i siostry, utwór ten pochodzi z płyty 10 ważnych słów, wydanej w 1994 roku. Utwór wykonany przez wielkiego artystę i kompozytora Marka Drechutę, który 10 lat temu odszedł do wieczności. W tej poetyckiej pieśni wyraził ważne, patriotyczne przesłanie, że ojczyzna to ważne słowo. I dziś w święto niepodległości myślimy o ojczyźnie, ogarniając jej wielką i wzniosłą przeszłość, ale też często gramatyczną. Dziś w Narodowe Święto Ojczyźnie ofiarujemy swoje serca i swój czas. Patrząc na przeszłość, otwieramy serca, by umocnić siłę na naszą przyszłość. Patrzymy więc na miasta i wioski z ich bogatą i piękną historią, bo to nasza ojczyzna. I patrzymy na nasze miasto Jarosław. Tu także jest wiele miejsc, które dodają nam siły. Nasz jarosławski rynek, nasze jarosławskie kościoły i ta dostojna kolegiata, a w niej tyle pomników przeszłości. W przedsionku panteon tablic upamiętniający ludzi, którzy kierowali się w życiu hasłem Bóg, honor, ojczyzna. A w świątyni cudowny obraz Matki Bożej Śnieżnej, Królowej Rodzin. Jego obecność zawdzięczamy słudze Bożemu, księdzu skarbce. I on także tu, w tej świątyni, przed wiekami głosił Boże Słowo. I piękne malowidło Winterowskiego, w którym oddał cześć Matce Bożej, Królowej Korony Polskiej. Bracia i siostry, z wielką radością witam was zgromadzonych w tej naszej pięknej świątyni. Witam siostry zakonne, duszpasterzy miasta Jarosławia na czele z księżmi dziekanami, księdzem arcypresbiterem i księdzem Stanisławem, profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam przedstawicieli posłów i senatu na naszych najwyższych władzach w Sejmie. Witam władze samorządowe, miejskie i powiatowe, służby mundurowe, harcerzy, organizacje pozarządowe, różne instytucje,
szkoły na czele z Wyższą Szkołą Techniczną. Witam sztandary, poczty sztandarowe, chór Jarosław i was wszystkich, bracia i siostry, zgromadzonych w kolegiacie mieszkańców Jarosławia. Bądźcie pozdrowieni, oby także to miejsce dodawało nam sił na każdy dzień naszego życia. Przywołuję Zadumu, poetę, który śpiewa w kolejnej stronce tak. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych. W uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia pracę, ulice i domy, znajomy z wielu. Twoja mowa, co lśni pięknym wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpie siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactw. To ojczyzna twa. To ojczyzna twa. Pisali natchnieni poeci i pisarze ku poprzepieniu serc, by tak przysłużyć się ojczyźnie, dodać siły tym, którzy szli na front, aby walczyć o wolność ojczyzny. Wielu z nich, bardzo wielu, złożyło swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Dziękujemy dziś przed Bogiem w kolejną rocznicę odzyskania wolności po ponad 120 latach niewoli tym wszystkim, którzy złożyli ten największy dar na polach bitew, podczas powstań narodowych, podczas wojen, w obozach kaźni i tych, którzy woleli umrzeć, niż zgodzić się na obcą przemoc w czasach komunistycznych. Wśród nich nasz jarosławianin, kapitan Władysław Koba, który w chwili aresztowania w 1947 roku był kierownikiem rzeszowskiego okręgu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wcześniej brał udział w walkach o niepodległość i właśnie za tę działalność niepodległościową w 1948 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał go na karę śmierci. Zabity strzałem katyńskim w tył głowy, kapitan Władysław Koba został stracony 31 stycznia 1949 roku w więzieniu w zamku w Rzeszowie. Dopiero w tym roku dokonano godnego pogrzebu naszego jarosławskiego, polskiego bohatera. Idąc na śmierć, był przekonany, że Polska upomni się o niego i trzeba było czekać na tę chwilę aż 65 lat. Bracia i siostry, myślimy dziś o tych wszystkich, którzy życie oddali za ojczyznę. I myślimy i pamiętamy także o tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej na czele z prezydentem Rzeczpospolitej, Lechem Kaczyńskim. Iluż bohaterów w dziejach ojczyzny. Oby Pan dał im ojczyznę niebieską, nie ręką ludzką uczynioną. I przywołuję kolejne strofy pieśni. I dzisiaj Ty żyjesz w
krami. Dziś ojczyzna jest w potrzebie. Czeka Ciebie, wierzy w Ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce Twe. Bracia i siostry, te trzy kwiaty, historia, mowa, sztuka, muszą ciągle kwitnąć. Historia, jakże wielka jest historia naszej ojczyzny. Jesteśmy dumni z niej. W tym roku obchodzimy 1050 lat od chrztu Mieszka, od początków naszych ojczyźnianych dzieł. Dobrze, że w planowanej reformie szkoły ma być więcej historii. Niech młodzi poznają korzenie, z których wyrastamy. Bo przecież bez korzeni nie ma życia. Życie umiera. Mowa, nasza polska mowa, wymaga dbałości o czystość języka i jeszcze czegoś więcej. Wyraził to poeta Tuwim w modlitwie. Lecz nade wszystko słowo nasze, zmienione chytrze przez krętacze, jedność przyjąć i prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo znaczy. Sprawiedliwość, sprawiedliwość. I trzeci kwiat, sztuka. Znów, jakże bogata artystyczna działalność artystów na polskiej ziemi od pradziejów po dzień dzisiejszy. Sztuka, która przez stulecia wychowywała patriotów, uczyła miłości ojczyzny. Te trzy kwiaty składamy dziś na ołtarzu jako dar dla ojczyzny, aby naród nie zamienił się w bezmienny kraj. Te trzy kwiaty muszą ciągle kwitnąć w naszych polskich rękach i w naszych sercach, by nasz kraj dalej trwał, by go nie wchłonęły obce wrogie siły. Kończy swój piękny, przepojony mądrą miłością do ojczyzny utwór Grechucza. Masz ogromność, co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na Twą pomoc dziś ojczyzna Twa. Liczy na Twą pomoc dziś ojczyzna Twa. Przerwa wielkiej modlitwy, byśmy jako naród, jako Polacy zdołali obronić to, co najlepsze, najświętsze. Byśmy zdołali obronić wartości, które niesie z sobą Ewangelia głoszona 1050 lat na polskiej ziemi. Trzeba obronić polskie sumienia, niestety łamane także dziś, niby w imię demokracji. Łamane dziś w sposób cyniczny, czego przykładem ostatnio organizowane marsze. Polsce nie trzeba czarnych marszy organizowanych przez ludzi opowiadających się za cywilizacją śmierci. A osiągnięciem dna moralnego jest publiczne ogłoszenie radości z powodu pozbawienia życia własnego dziecka. Polsce potrzeba ludzi, którzy opowiadają się za życiem, którzy opowiadają się za cywilizacją miłości, jak to mawiał święty Jan Paweł II. Bracia i siostry,
Polsce trzeba rodzin, które będą silne Bogiem. Może dlatego tak niektórym nie podobają się programy, które mają służyć rodzinie, pomóc jej w rozwoju, bo nie chcą, aby Polska była silna, silną rodziną. W obliczu tej walki, której jesteśmy świadkami w naszej ojczyźnie, trzeba z mocą przywołać słowa świętego Jana Pawła, jakże aktualne dziś, wypowiedziane w Skoczowie w 1995 roku. A mówił wtedy papież: Polska woła nade wszystko o ludzi sumienia. A być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. W myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Bracia i siostry, trzeba wielkiej modlitwy za ludzi prawych, aby byli odporni na krzywdę, na kłamstwa, na łzy, aby byli odporni na ból i razy, jak śpiewa Wróblewski. I w tych intencjach modlimy się dziś, ufając orędownictwu Królowi Polski i Królowej Rodzin, którą czcimy tu w kolegiacie. Niech wspiera w naszym kraju dobre zmiany, potrzebne zmiany. Niech wyprasza siłę narodowi i rządzącym. Raz jeszcze powtarzam z nadzieją słowa: patrząc w wasze oczy i wasze serca. Masz obronić to, co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc dziś ojczyzna twa. Liczy na twą pomoc dziś ojczyzna twa. Amen. Wzywając